Witajcie w trzecim już odcinku. Będę dzisiaj już mówił bardziej o konkretach i powoli starał się wprowadzać was w arkana filozofii. Subiektywnie oczywiście, w mojej subiektywnej filozofii. Na początku od razu chciałbym zachęcić was do subskrypcji tego kanału i do tego, abyście dodawali lajki do filmików, abyście zachęcali do oglądania. Jeśli podobają wam się treści filozoficzne, jeżeli chcecie się czegoś fajnego dowiedzieć. Oczywiście nie uważam się za prawdę objawioną, ale moim takim, powiedzmy, małym marzeniem jest to, żeby powstała jakaś dyskusja, bo tu nie chodzi o to, że ja podaję wam jakąś wiedzę i teraz oczekuję, abyście ją przyjmowali bezkrytycznie, tylko chciałbym, abyście znaleźli tutaj swoją przestrzeń do tego, aby dyskutować. Być może was do czegoś zainspiruje, być może się od czegoś właśnie od was dowiem. Dlatego zachęcam do subskrypcji, bo będę dodawał tutaj filmiki dosyć regularnie. Miałem filmik nagrać w niedzielę. Niedziela to bodajże 2 kwietnia. Pierwszego nie będę nagrywał, bo to prima aprilis. Tak, miałem nagrać filmik w niedzielę, ale jestem na razie na tyle, że tak powiem, podjarany tym kanałem, że postanowiłem nagrać w piątek. A drugim powodem tego, że nagrywam już dzisiaj, czyli 31 marca, kiedy wrzucę to nie wiem, ale dzisiaj już nagrywam. Drugim powodem jest to, że tekst, nad którym się dzisiaj pochylałem, jest na tyle ciekawy i głęboki, że uznałem, że jeden filmik nie starczy na to, aby zgłębić to, co tam proponuję. Aby zgłębić po prostu ten tekst. W moich filmach staram się z jednej strony jakoś ośmielać przed kamerą, powoli nabierać takiej wprawy, pokazywać swoją osobowość, bo myślę, że podstawą w nawiązywaniu jakichkolwiek relacji, również tych na polu filozoficznym czy naukowym, jest okazywanie swoich emocji i pokazywanie siebie. Ale z drugiej strony nie może to przyćmiewać kompetencji. I tutaj staram się jakoś wyważyć pomiędzy takim byciem po kumpelsku, może na luzie, a jednak poprawnym i kompetentnym używaniu słów i przekazywaniu różnych treści. Dlatego, jako że nie zawsze to jest ostre, to co mówię, czasami może nawet świadomie spłycam, to przepraszam was za to sformułowanie wiejskiego filozofa. Ja nie wiem, czy kogoś mogło to urazić, natomiast jeżeli ktoś oglądał poprzedni filmik i uraził się z formułowaniem wiejski filozof, to chcę przeprosić. Chciałbym, abyście dobrze zrozumieli, o co w tym sformułowaniu chodzi. Przede wszystkim filozofia jest pojęciem wieloznacznym i należy tutaj odróżnić filozofię akademicką od filozofii nieakademickiej. Tutaj, jeżeli chodzi o uprawianie filozofii, to nie jest tak jak w jakichś naukach, że możemy jakieś profesjonalne pole wyróżnić i to, co nie należy do tego profesjonalnego pola, do tej profesji, nie jest już daną nauką. W filozofii jest tak, że filozofię można potraktować jako styl życia, styl bycia. Filozofia to nie tylko teoria, co staram się sam zrozumieć. Filozofia to uznanie pewnych prawd i podążanie za tymi prawdami poprzez swoje życie. I filozofia
nie wymaga, choć dobrze jest, ale nie wymaga ona stopnia naukowego. Filozofia jest czymś, doświadczeniem osobistym. Filozofia per se nie wymaga nawet czytania książek. Nie trzeba być człowiekiem kulturalnym, nie trzeba być kulturalnym, no żeby też nie zabrzmieć jakoś tutaj dyskryminująco. Nie trzeba być humanistą, człowiekiem z wielkim polorem, aby uprawiać filozofię. Więc i filozofia sama w sobie, ona ma też swoje oblicza, takie profesjonalne i oblicza nieprofesjonalne. Filozofia ulega i uległa i będzie ulegała może pewnej profesjonalizacji, natomiast trudno ją w jakiejś profesji zamknąć. Dlatego uważam filozofię również za powołanie. I to być może nawet każdego człowieka. Tak więc wyróżniłbym tutaj co najmniej 3 rozumienia filozofii. Co najmniej. Pierwszy, bardzo ważny, wartościowy rozumienie filozofii to filozofia jako osobiste doświadczenie związane z myśleniem, z poszukiwaniem prawdy i mądrości. To doświadczenie dotyczy każdego. I ono może być... Ona jest przede wszystkim wartościowa w sferze osobistej, ale może być wartościowa również dla ludzi, którzy zawodowo uprawiają filozofię, a być może nawet, jak pokaże autor dzieła, które będę rozważał, być może nawet ta prafilozofia czy prefilozofia jest koniecznym warunkiem filozofii akademickiej, ponieważ prafilozofią przeniknięta jest nasza kultura i aby uprawiać filozofię akademicką, właściwie musimy trochę tej kulturze zawierzyć, może trochę jakoś do niej odejść, odnieść, skrytykować. W każdym razie jesteśmy w relacji do tej kultury, uprawiając filozofię akademicką. I ta kultura właśnie filozofią, prafilozofią jest przeniknięta. Tak więc... Drugie ze znaczeń już jakoś zarysowałem. Jest to filozofia akademicka, która rządzi się też swoimi prawami, która jest w jakiś sposób sprofesjonalizowana. Są pewne metody myślenia, wypowiadania się, pewien styl bycia może, pewne szkoły, pewne lektury, które każdy powinien przeczytać i o których każdy powinien umieć rozmawiać. I ja tutaj na swoim kanale właśnie tak uprawiam filozofię gdzieś na styku tych dwóch obszarów, mianowicie przynajmniej będę się starał uprawiać filozofię z jednej strony odwołującą się do filozofii akademickiej, a z drugiej strony jakoś zachęcać Was również moją osobistą filozofią. I naprawdę chyba trudno oddzielić te dwa obszary. I trzecim rodzajem filozofii jest filozofia młodych ludzi, których nazwałem wiejskimi filozofami trochę niefortunnie. To jest właściwie chodzi o to, że wielu młodych ludzi wydaje się, że już jakoś posiadli jakąś wiedzę i teraz obrażają się na przykład, jeśli ktoś z tą wiedzę skrytykuje czy zapyta o jej podstawy. To trzeci rodzaj filozofii to bym właśnie w ten sposób nazwał. A wynika ten rodzaj filozofii zapewne, o czym również trochę powiedział autor dzieła, które będę rozważał, z buntu może przeciwko kulturze, czy może z chęci, głębokiej chęci człowieka do posiadania własnego zdania, niezależnego od tego, co dane nam jest jako gotowe przez naszych rodziców, wychowawców, społeczeństwo, kulturę, w której wyrastamy. Filozof gra na tych różnych rodzajach filozofii, na różnych prawdach. Ten kanał ma również zachęcać Was do tego, aby na tych różnych prawdach grać. A teraz powiem, o czym jest dzisiejszy temat. Dzisiejszy temat będzie o... Zresztą to jest w tytule napisane w filmiku, więc wszyscy wiecie, o czym jest dzisiejszy temat. I to jest podzielone na dwie części.
To jest temat o encyklice Jana Pawła II Fides et Ratio. Teologa i filozofa zapewne niedocenianego. Najpierw mówiło się o kremówkowym papieżu i tak dalej. Później jakieś szkalowanie papieża. Modnie jest trochę poszkalować. To będzie niepopularne, jeśli powiem, że dobrze by było, gdyby ten papież był drogowskazem dla Polaków. Ale możecie się oczywiście z tą opinią nie zgadzać. Natomiast osobiście uważam, że szkalowanie kogokolwiek jest czymś po prostu grubiańskim i filozofowi nie przystoi, jeżeli w ogóle cokolwiek filozofowi przystoi, bo tutaj też można się zastanawiać, ale wydaje mi się, że jednak to tu nie. Ja wam tylko jedynie chcę zaproponować pewne spojrzenie, pewną wizję, jakiś komentarz, mój własny, subiektywny. Może być czasami krytyczny, ale przede wszystkim i oczywiście wy również nie musicie się z tym komentarzem zgadzać. Chcę jednak wam zaprezentować tą encyklikę. To, co mnie w tej encyklice jakoś urzekło, to to, że ten tekst jest bardzo głęboki i właśnie dlatego mój film podzielę na dwie części, a i tak te dwie części nie wyczerpią tego, co w encyklice będzie napisane. Nie chcę się tutaj za długo rozwlekać. Jest bardzo, bardzo. Nie sądziłem, że to będzie aż tak głęboki tekst. I nie powiem wszystkiego. Będę spłycał, świadomie lub nieświadomie. Powiem tylko część tego, co mogę o tej encyklice powiedzieć. Teraz, dlaczego wybrałem ten tekst? No, wybrałem ten tekst dlatego, bo. Jeszcze zanim to powiem, żebyście nie myśleli, że ja tutaj będę chciał was zarażać jakąś kościółkową gadką, to tak się zastanawiam, chyba za ponad tydzień wybiorę tekst Nietzschego o podstawach z genealogii moralności i nad nim również się zastanowię, tak dla przeciwwagi. Bo wtedy dopiero ferment intelektualny się z tego bierze. Ale wracając, dlaczego Fides et Ratio, dlaczego Jan Paweł II? Ano dlatego, bo jest to o tyle ciekawy teolog, czy o tyle ciekawy papież, że pisze tekst metafilozoficzny, a my w metafilozofii się jeszcze obracamy na tym kanale. Ja się w metafilozofii jeszcze obracam. I pomyślałem sobie, że ciekawie by było przeczytać tekst metafilozoficzny kogoś, kto był filozofem, kto jest filozofem, ale jednocześnie jest to metafilozofia niefilozoficzna, bo metafilozofia jest zazwyczaj rodzajem filozofii. Natomiast tutaj mamy coś takiego, ciekawe, niebywałe pochylenie się nad metafilozofią, którą trudno uznać za jednocześnie filozofię. Chociaż właściwie jest to coś na pograniczu filozofii i niefilozofii, jakiejś teologii. I to może skutkować jakimiś ciekawymi konsekwencjami. To, nad czym chcę pochylić się w tym tekście, to będę starał się skupić przede wszystkim na miejscu filozofii w postrzeganiu, jakie zarysował nam w wizji, jaką zarysował nam papież Jan Paweł II. Czyli mniej będę się może skupiał na wierze, mniej będę się skupiał na religii, a bardziej będę skupiał się na rozumie. I mniej będę się skupiał również na relacji wiara a rozum. To, co papież zarysowuje, to, na co nas uczula, na co zwraca uwagę, to to, że rozum jest zdolny do abstrakcyjnego myślenia i poznawania prawdy o własnych siłach, co zdaje się korespondować z pewnym nurtem chrześcijańskiego myślenia,
zgodnym zwłaszcza z myśleniem Zachodu o racjonalności rozumu, o tym, że Bóg dał nam to narzędzie, aby nam służyło i że to narzędzie rzeczywiście nam służy. Na wschodzie raczej się wskazuje na pewien apofatyzm i tajemnicę związaną z istnieniem Boga, czy tajemnicami, czy treściami wiary. A tutaj papież jakby zdolność rozumu ocenia dodatnio. W samym łonie zachodniego chrześcijaństwa również powstają nurty na przykład fideistyczne i ten tekst zdaje się w nie uderzać, jak mówi sama nazwa Fides et Ratio, czyli wiara i rozum. One mają swoje własne miejsce, porządek w dążeniu do prawdy. Ten tekst wydaje się być bardzo, jest bardzo inspirujący i wydaje się być bardzo dobrym materiałem do tego, aby z niego wychodzić nie tylko dla wierzących filozofów, żeby nikt nie pomyślał sobie, że to jest tekst nieważny. Są tu kawałki, które myślę, że mogą zainspirować każdego. Niektóre kawałki są takie tekstu, że trudno z tymi fragmentami się nie zgodzić, a inne fragmenty warto jakoś w swojej refleksji uwzględnić. Papież bardzo syntetycznie pokazuje stan myśli i stan relacji myśli do wiary. To, co jest w tym tekście bardzo fajne, pozytywne, to to, że papież odróżnia myślenie filozoficzne i systemy filozoficzne i nie z jednej strony sprzeciwia się duchowi sceptycznemu, z czym nawet ja mam pewien opór, ponieważ jest we mnie, w moim umyśle dużo też takiego sceptycznego nastawienia. I bardzo lubię na przykład Davida Hume'a, do czego się teraz przyznaję. Natomiast... kurczę, zgubiłem wątek. O, ja cię kręcę. Zaraz bateria wysiądzie. Ogólnie papież przyznaje się do sympatii do ludzkiego rozumu, ale z drugiej strony zdaje się nie dowartościowywać jakoś nadmiernie jakiejś szkoły czy systemu filozoficznego, czy jakiegoś filozofa. I tutaj taki mój osobisty psztyczek do tomistów, znaczy również system tomistyczny nie wydaje się być tutaj ostateczną odpowiedzią na wszelkie trudności i bolączki ludzkości. No tak więc ogólnie papież odróżnia tutaj dwie rzeczy w myśleniu, znaczy w filozofii. Myślenie i budowanie systemów. Systemy mogą być pomocne oczywiście, ale wiadomo, że one tylko przybliżają, czy tam oddalają czasami, a nigdy nie są prawdą ostateczną. I tu myślę, że wszyscy się zgodzą. Natomiast to, co może być kontrowersyjne i co jakoś różne klasyczne nurty filozofii może mocno tak dowartościowywać, to to, że papież odróżnia, jak on sam uznaje, pewne prawdy i zasady, które rozum ludzki jednak wypracowuje i taka, ja bym to nazwał po swojemu, zdrowa filozofia te prawdy jednak uznaje i od nich zaczyna. I tutaj przeczytam, o co chodzi. W tej perspektywie można wyodrębnić pewien zbiór prawd filozoficznych, który mimo upływu czasu i postępów wiedzy jest trwale obecny. Wystarczy przytoczyć tu jako przykład zasadę niesprzeczności, celowości i przyczynowości. No właśnie. Zasada niesprzeczności to 99% filozofów chyba się z tym zgodzi. Natomiast zasada celowości i przyczynowości
Warto to poddać jednak pewnemu namysłowi i dyskusji, jak to jest. Dalej. Lub koncepcję osoby jako wolnego i rozumnego podmiotu. No właśnie, tutaj wydaje się papież uderzać w niemalże całą nowożytną filozofię, bo a to nasza rozumność, a to wolność jest jakoś poddawana krytyce czy zwątpieniu. Wątpimy w nasz rozum sceptycznie, wątpimy również w to, że rozumnie kierujemy swoim życiem. Może to podświadomość jest tym, co kieruje naszym życiem. Wątpimy w to, że jesteśmy wolni. Wątpimy w to, że życie ma cel, czy że nawet w to wątpimy, że w rzeczywistości zachodzą pewne związki przyczynowo-skutkowe, bo jak pokazuje brytyjski empiryk David Hume, rozum nas o tym nie informuje. Natomiast, tak jak mówię, trudno zwątpić w zasadę niesprzeczności. Choć i tutaj pewnie pojawią się jacyś sceptycy. Ale dalej. Rozumnego podmiotu, czyli tak, uznajemy wolny i rozumny podmiot i teraz uwaga, zdolny do poznania Boga. Czy aby na pewno jesteśmy zdolni do poznania Boga? Tu już z kolei Kant. Z kolei Kant dochodzi. Ale on uznaje Boga jako postulat rozumu. To później będę jeszcze nadal, bo to jest bardzo kontrowersyjna kwestia i czy jesteśmy zdolni rozumnie uchwycić Boga. Myślę, że nad tą kwestią szczególnie będę się pochylał, jeżeli w ogóle, to będę się pochylał w momencie, kiedy będę omawiał Immanuela Kanta, czy kwestię dowodów na istnienie Boga, bo jest to ogromnie interesująca kwestia. Ok, jesteśmy też zdolni, według Jana Pawła II, do poznania prawdy i dobra. Chodzi tu też o pewne podstawowe zasady moralne, które są powszechnie uznawane. Te i inne elementy wskazują, że mimo różnorodności nurtów myślowych istnieje pewien zasób wiedzy, który można uznać za swego rodzaju duchowe dziedzictwo ludzkości. Mamy tu do czynienia jak gdyby z filozofią niesprecyzowaną, czyli tą prafilozofią, o której mówiłem i która jakoś znajduje też uznanie w encyklice papieża. Filozofią niesprecyzowaną mamy do czynienia, dzięki której każdy człowiek ma poczucie, że zna te zasady choćby tylko w formie ogólnej i nieuświadomionej. Czyli one są jakoś powszechnie dostępne. I rzeczywiście wydaje się czasami, że pospolity rozsądek ludzki ma więcej w sobie rozumności niż rozsądek filozofa. Czy mówię to prowokacyjnie? Sami ocencie. W każdym razie papież wskazuje na prawy rozum, na ortos logos. I tutaj warto ocenić, dlaczego, skąd pewność Jana Pawła II odnośnie tych zasad i czy one są prawdziwe. Być może są prawdziwe, co być może będę rozważał również na tym kanale, natomiast wydaje mi się, że pewność bierze się z objawienia. Znaczy, w jakiś sposób są one zgodne z objawieniem i to, na co się zwraca uwagę, to to, że tacy filozofowie, na przykład jak Platon i Arystoteles, doskonale wpisują się w to, co jest w księgach Pisma Świętego pokazane. Dlatego czasami niemalże Platona świętym się uznawało. Tak więc no myślę, że warto to przemyśleć. Jest to głęboka kwestia zgodności klasycznej filozofii z objawieniem. Czy objawienie jest zaśmiecone, że tak powiem, filozofią helleńską? Niektórzy tak uznawali, że należy objawienie oczyścić z helleńskiego myślenia. Natomiast gdzieś tam w internecie polecam
tekst Benedykta XVI, który mówi, jak logos wpisany jest w strukturę objawienia, w logiczną strukturę objawienia i że Bóg jest tak naprawdę kimś logicznym. Ogólnie papież, nie chcę się tutaj rozwlekać mocno, ale papież jest krytyczny i polemiczny wobec nowoczesności, doceniając jednak jej trud włożony w to, aby poznać człowieka i jakoś go tutaj uwyraźnić. Tak w ogóle założeniem papieża jest to, że podstawą filozofii jest poszukiwanie sensu, sensu życia, istnienia, świata. Wydaje się być to zgodne z tym, co jakoś korespondować z tym, co znamy z historii filozofii. To poszukiwanie arche, to, a później poszukiwanie czegoś w człowieku, jakiegoś wyróżnienia w człowieku, wydaje się być takie zinterpretowanie tego jako poszukiwanie sensu tych rzeczy czy osoby, wydaje się być całkiem słuszne, a jednocześnie jest to zgodne w pewien sposób z objawieniem, bo Jan Paweł II później będzie pokazywał osobę Jezusa Chrystusa jako osobę ukazującą człowiekowi samego siebie w pełni, w jakoś odnoszącą go do źródła sensu jego istnienia. Bo Jezus objawia również Ojca, a jednocześnie pokazuje pełnię człowieczeństwa. Tak jest przynajmniej w interpretacji Jana Pawła II w encyklice Fides et Ratio. Tak więc to, co jest na pewno zachęcające, bo z jednej strony papież krytykuje stan filozofii współczesnej, nowożytnej. Natomiast to, co wydaje się być zachęcające, to to, że zarysowuje jednocześnie wizję filozofii godnej, filozofii z sensem, filozofii zdolnej do tego, aby znaleźć prawdę, dobro i piękno. I pokazuje to w pewnych zasadach. Wychodząc z tych zasad, możemy odkryć prawdę. A jednocześnie, jak później się przekonamy, w wizji Jana Pawła II również prawda, którą odkrywamy na podstawie rozumu przyrodzonego, może zostać odniesiona do rozumu wspartego przez wiarę i przez łaskę. Taka filozofia jest zdolna dostarczyć nam takich prawd, które będą fundamentami dla budowy życia osobistego i społecznego. Więc to, co zarysowuje Jan Paweł II, jest również pewnym projektem dla młodych filozofów, którzy pragną życie ludzkie uczynić czymś znośnym, co może kłócić się trochę z tym, co powiedziałem, że filozofia, powiedziałem w pierwszym odcinku, że filozofia nie ma za zadania zmiany świata. Owszem, nie ma, ale skutki, konsekwencje filozofii mogą być dobre lub złe. Filozofia może zabić, a może uwznioślić. Tak więc papież widzi tutaj pewną zgodność w filozofii i wiary. Nie widzi tutaj jakiejś przepaści. Nie widzi między nimi czegoś sprzeczności. Uważa, że istnieje jedna prawda. Natomiast jednocześnie pokazuje, że w filozofii możliwa jest prawda. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Tutaj warto się pochylić nad tym, co te słowa oznaczają. Papież pokazuje, między prawdą a wolnością istnieje pewna relacja i relacja ta jest zawarta w osobie Jezusa Chrystusa. Chrystus jako osoba pokazuje nam to, kim jesteśmy i pokazuje nam pewien nasz sens. I wyzwolenie w prawdzie dokonuje się w tym, że poznajemy osobę Jezusa. To wyzwolenie jest chrystocentryczne. I ono wskazuje,
ono jednocześnie jest sensem życia, to wyzwolenie. Znaczy, to dokąd zmierza, i ono samo w sobie jest sensem życia, bo to dokąd zmierza, to zmierza do Ojca, do spełnienia w Ojcu. I pokazuje na to, że podstawą naszego istnienia jest istnienie Boga. Dla każdego myślę, że tutaj ciekawa może z tego prawda wyjść. Bez względu na to, czy jesteś osobą wierzącą, czy niewierzącą, ale jeżeli poszukujesz prawdy, to warto zauważyć, że dominujące w naszych czasach myślenie skoncentrowane na, jak to papież ujmuje, subiektywnych doznaniach, a także na ograniczeniach logiki technokratycznej, ono nie pokazuje nam pełni sensu. Znaczy, gdzieś tutaj jest to, co z Fukuyamy znamy jako koniec historii, i w tym końcu historii stworzyliśmy sobie takie małe niebo, ale są obszary życia, które nie mogą się w tym małym niebie zamknąć, i te obszary życia być może są obszarami najważniejszymi. A przynajmniej warto wziąć pod uwagę możliwość tego, że istnieje jakaś prawda zawarta gdzieś poza prawdą odkrywaną przez nauki, które każą nam, które są między innymi po to, aby zaspokoić nasze doraźne, przyziemne potrzeby. Tak więc nawet jeżeli nie jesteś osobą wierzącą w Boga, to zastanów się, czy prawdy, które są oferowane nam przez dominujące w naszej kulturze myślenie świeckie, są prawdami wyczerpującymi pragnienia twojego serca. Myślę, że to można wyciągnąć z tego tekstu Fides et Ratio. Nawet jeżeli nie jesteś osobą wierzącą. Bo można jeszcze, i myślę, że to jest bardzo sensowny pogląd, uznać, że jeżeli nasze życie kończy się na zaspokajaniu doraźnych potrzeb i kończy się wraz ze śmiercią ciała, to życie rzeczywiście nie ma sensu i jest absurdem. I tutaj filozofowie pokazujący ten bezsens, nonsens, nihiliści czy jacyś filozofowie absurdu wydają się być w tym bardzo konsekwentni. Jeżeli odrzucimy Boga, jeżeli mówimy Bóg umarł, to światopogląd, że życie nie ma sensu, wydaje się być całkiem sensowny. I jakoś to jednak ludzkie serce się z tym nie godzi. Nie wydaje mi się, aby rzeczywiście to nas zaspokajało. Chyba jednak pragniemy czegoś głębszego, jakiegoś sensu, spełnienia, jakiegoś szczęścia. Pytanie, czy to szczęście jest możliwe, bo objawienie pokazuje, że jest możliwe, i to próbuje nam pokazać również papież Jan Paweł II. Papież pokazuje na różne rodzaje myślenia. Jednym z tych rodzajów myślenia jest myślenie Izraela. Myślenie zawarte m.in. w Piśmie Świętym, w księgach mądrościowych zwłaszcza. Jest to myślenie, które zaoferowało, które było jakby początkiem również kultury scholastycznej, czego papież wprost nie mówi, ale tak sobie dopowiadam, że ono jakby dawało jej pewną siłę. To myślenie mądrościowe, myślenie, które, powiem tak, Greccy byli specjalistami w abstrahowaniu, w jakimś uogólnianiu, budowaniu syntez, również analizowaniu tego, co spotkali w doświadczeniu. Natomiast
Myślenie Izraela to myślenie oparte przede wszystkim na wierze i mądrości zawartej w piśmie, ale również myślenie oparte na doświadczeniu życiowym. Doświadczeniu, które spotyka każdego z nas. I teraz zacytuję fragment Księgi Syracha, który też jest zawarty w encyklice, w encyklice Fides et Ratio, fragment 14 rozdziału, wersety 20-27. I to myślę, że może być również motto filozofów. Szczęśliwy mąż, który się ćwiczy w mądrości i który się radzi swego rozumu, który rozważa drogi jej w swym sercu i zastanawia się nad jej ukrytymi sprawami. Wyjdź za nią jak tropiciel i na drogach jej przygotuj zasadzkę. Kto zaglądać będzie przez jej okna, kto słucha przy jej drzwiach, kto zamieszka blisko jej domu i wbije kołak w jej ściany, kto postawi namiot swój przy jej boku, ten zajmie miejsce w szczęśliwym mieszkaniu, postawi swe dzieci pod jej dachem i pod jej gałęziami będzie przebywał. Ona zasłoni go przed żarem i odpoczywać będzie w jej chwale. Czyli tutaj w Księdze Syracha pokazana jest mądrość jako coś, co, o co warto zabiegać, również rozumem naturalnym. To nie jest tak, że w objawieniu jest nam dana prawda, która właściwie możemy już być bezmyślni, bo tutaj często chętnie się wiarę pokazuje jako takie taki stan, w którym stan letargu, w którym właściwie już nie obowiązuje myślenie, a właśnie Fides et Ratio chce pokazać sytuację odwrotną, że wiara niemalże potrzebuje, można powiedzieć, myślenia, że nie można przejąć w pełni wiary bez myślenia i myślenie prowadzi z chęcią do wiary. Znaczy, ono jakoś ją też buduje dla niej, jej, rzeknijmy, podstawy. Znaczy, pewną zgodność między nią a rozumem. I mądrość zostaje tutaj w Księdze Syracha przedstawiona jako coś, co ma osłaniać przed żarem i coś, co ma gwarantować odpoczynek. Wskazana jest tutaj potrzeba rozumu ludzkiego do tego, aby wiedzieć, aby poznać prawdę i aby znać sens. I to pozwala mu odpocząć, znaleźć jakieś zadowolenie. To jest zgodne z tym, co na przykład mówi Arystoteles, że jeśli widzimy, to z chęcią zadowalamy się samym widzeniem, niezależnie od tego, czy to, co widzimy, jest piękne. Po prostu widząc coś, chcemy, nagrodą jest samo widzenie i kto jest ślepy, ten pragnie po prostu widzieć. Podobnie z wiedzą. Wiedza dla niej samej, niezależnie czy jest przykra, czy nie, ona nas jakoś pociąga. Pociąga nas to, by wiedzieć i jeżeli jesteśmy w 100% pewni, że jakaś prawda jest fałszem, znaczy jakiś sąd jest fałszem, bo teraz wypowiedziałem sprzeczność. Jeżeli mamy tę pewność, że jakiś sąd jest fałszywy, to no nie możemy go nie odrzucić. Możemy go jakoś zamaskować, możemy jakoś próbować racjonalizować, ale mając 100% pewność, musimy uznać, że to jest fałsz. Nie możemy powiedzieć, nie możemy się oszukiwać. Jest pewien moment, kiedy znając pewien sąd i będąc przekonany, że to jest prawda, albo że to jest, będąc przekonany, że to jest fałsz, powiedzmy, jeżeli przedstawiamy go sobie i innym jako prawdę, to po prostu kłamiemy. Jest taka właśnie zdolność ludzkiego rozumu, która
każe uznać mu prawdę, jakoś się przed prawdą skłonić i nie uznawać fałszu. To jest pewien rozumu ludzkiego przymiot, a prawda jest czymś, co zostało ukazane i co zdrowy rozsądek ukazuje jako coś, co rozum przerasta. I to uniwersalne pragnienie poznania jest nam dane i możemy je oczywiście również osiągnąć na drodze objawienia i na drodze rozumowania. Teraz jeszcze raz zacytuję pewien korespondujący z tym, co powiedziałem, fragment tekstu i dalej będę kontynuował. Opierając się na tej głębszej formie poznania, naród wybrany pojął, że rozum musi przestrzegać pewnych podstawowych zasad. Właśnie. I tutaj jeszcze powiem o tych zasadach. Bo przetoczyłem zasady filozofii, które filozofia spekulatywna, ta dobra, zdrowa filozofia spekulatywna uznaje. Natomiast teraz przytoczę zasady mądrości żydowskiej, które papież Jan Paweł II wyodrębnił w swoim tekście Fides et Ratio, który omawiam właśnie. Czyli tak, naród wybrany pojął, że rozum musi przestrzegać pewnych podstawowych zasad, aby jak najlepiej wyrażać swoją naturę. I to myślę, że te zasady mogą być również pomocne nam. Jak te zasady, które teraz przytoczę, przetworzyć na język i na sposób działania w XXI wieku dla nas wszystkich uniwersalny, to też postaram się jakoś to wyłożyć tutaj. Pierwsza zasada polega na uznaniu faktu, że ludzkie poznanie jest nieustanną wędrówką. Okej, co to znaczy, że ludzkie poznanie jest nieustanną wędrówką? Zasada, może to zabrzmi trochę kontrowersyjnie, ale na przykład popperyzm może być doskonałą tego ilustracją, że ludzkie poznanie jest nieustanną wędrówką. I w ogóle, bo popperyzm tak naprawdę pokazuje pewien, jak sądzę, lepiej czy gorzej, pewien dynamizm zawarty w nauce, który istniałby niezależnie od tego, czy popperyzm był istniał. Znaczy, że mamy pewien, że mamy pewne teorie, mamy pewne eksperymenty, które te teorie falsyfikują i budujemy nowe teorie i tak dalej, i tak dalej. Że to poznanie się nie kończy, czy jakby powiedzieli neokantyści, poznanie jest procesem nieskończonym. Nie wiem, czy papież by posunął się aż tak daleko, aby uznać za prawdę to, co mówią neokantyści, ale generalnie chyba chodzi o to, że nie jesteśmy, jak to znowu się wyraził Sobór Watykański II, nie jesteśmy posiadaczami prawdy, lecz jej depozytariuszami. Takie trudne słowo. Czyli mamy ją w depozycie. I generalnie natura filozofii jest taka, że rodzimy się i umieramy i nie rodzimy się jako posiadacze prawdy, ani nie ma w naszym życiu takiego momentu, w którym byśmy mogli się za takich posiadaczy uważać. Tylko prawda jest gdzieś tam zawieszona sobie w powietrzu czy w kulturze, a my tą prawdę możemy co najwyżej z tego drzewa poznania zerwać i się nią posilić, i się nią posilać nadal i się jakoś ubogacać. Myślę, że to jest bardzo mądra i zgodna ze zdrowym rozsądkiem zasada, że ludzkie poznanie jest nieustanną wędrówką. Druga zasada wyraża świadomość, iż na tę drogę nie może wyjść człowiek pyszny, który miema, że wszystko zawdzięcza własnym osiągnięciom. I to również
starałem się mniej więcej wyrazić w drugim na przykład odcinku, w którym mówiłem, że Platon potrzebuje swojego Sokratesa, a Arystoteles potrzebuje swojego Platona. To znaczy, że na drogę filozofii wchodzi się parami. Albo inaczej, że wchodzi się zbiorowo i czerpiemy z tego, co otrzymaliśmy poprzez wychowanie w rodzinie, w ojczyźnie, poprzez kulturę, w której wyrośliśmy, poprzez również religię, poprzez naukę i światopogląd, na którym budujemy dalej nasze krytyczne nastawienie wobec świata, jest światopoglądem, który nie zawdzięczamy sobie, ale który został nam jakoś dany i my go otrzymujemy. I to później bardzo pięknie zostanie jeszcze przedstawione w encyklice. Już teraz uprzedzę, że papież, myśl, która jest naprawdę świetna, mianowicie relacja między wiarą, a to znaczy między wiedzą a zawierzeniem, co zostanie przedstawione, i międzyosobowy charakter prawdy, relacyjny charakter prawdy, co świetna myśl, która może również zainspirować wielu filozofów. To o tym jeszcze powiem. Dalej papież, pokazując zasady, tak jeszcze komentując, no, oczywiście sapere aude, czyli odważ się myśleć, jest aktualne, natomiast myśleć nie można, nie mając jakiegoś wzoru myślenia i jakichś zasad czy założeń, z których się wyrasta i z których się rozpoczyna swoją wędrówkę zmierzającą ku poznaniu prawdy. Tak więc jeszcze tyle dopowiem. A dalej. Trzecia zasada opiera się na bojaźni Bożej, która każe rozumowi uznać niczym nieograniczoną transcendencję Boga, a zarazem jego opatrznościową miłość w kierowaniu światem. Trzecia zasada jest najbardziej, myślę, kontrowersyjna, trudna do przełknięcia dla filozofów, dla ludzi, którzy jedni wierzą, drudzy nie wierzą, jedni wierzą bardziej, drudzy wierzą mniej. I jak to, jeśli w ogóle da się przełożyć, to jak to przełożyć na jakiś język sekularny, na jakiś język świecki? Czy musimy tę prawdę uznawać? Myślę, że takie minimum zdrowego rozsądku jest to, że jest pewna jakaś rzeczywistość, której nie znamy, i ona się wyraża w słowach Sokratesa: wiem, że nic nie wiem. I to się łączy też z zasadą drugą, aby w swoim poznawaniu nie być pysznym, tylko pokornym wobec tego, co jeszcze może się przytrafić. Prawda jednak jakoś przerasta człowieka. Myślę, że tutaj taki szacunek dla prawdy i dla tajemnicy, której jeszcze nie znamy, może być takim minimum, które każdy filozof warto, aby sobie z tego tekstu przyswoił. Nawet jeżeli nie uważa Boga za istniejącego i nie uważa, że opiekuje się on światem. Pytanie, dlaczego papież uważa, że warto uznać miłość Boga, jego opatrzność, jego transcendencję Być może ta opatrzność i ta transcendencja, to czy ta opatrznościowa miłość w kierowaniu światem może się ewentualnie wyrażać w jakimś takim uznaniu przednaukowym pewnej racjonalności, pewnego ładu, porządku świata, tego, że w świecie się nie zagubimy, że wszystko ma jakiś cel, że wszystko ma jakiś sens i że wszystko ma, że wszystko się łączy w związkach przyczynowo-skutkowych, co oczywiście też jest bardzo teleologia jest czymś oczywiście też bardzo kontrowersyjnym,
Ale myślę, że to też jest warte przyjrzenia się, na ile możemy i na ile, czy w ogóle możemy w filozofii mówić o jakiejś teleologii, czy to, co jest jedynie możliwe do ujęcia poprzez rozum kalkulujący różne rzeczy, które można ująć w związki przyczynowo-skutkowe, jest wyczerpujące w opisie struktury świata. Myślę, że tu jest pole do popisu, bo często jesteśmy jakoś, my filozofowie, przyćmiewani przez naukę, przez jej sukcesy i w takim myśleniu, jako spadkobiercy myślenia pozytywistów, lękamy się tego, by uznać, że istnieje coś poza tym, co jest odkrywane poprzez związki kauzalne. Ale myślę, że uznanie rozumności świata, takie przednaukowe, jest takim absolutnym minimum. I ono jakoś może prowadzić nas do tego, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, do tego, że być może ono jest pewnym też skutkiem opatrznościowej działalności Boga w świecie. Dalej bardzo kontrowersyjna i ciekawa kwestia, również dla mnie, jako dla osoby wierzącej. Przytoczę najpierw fragment, a później to jakoś skomentuję, fragment z Księgi Mądrości. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcy. Mądrości 13:5. Pytanie właśnie, czy da się rzeczywiście rozumem poznać Stwórcę? Czy da się poznać Boga? Bo jeżeli da się poznać Boga rozumem, to znaczy, że wszyscy powinni Go uznać, a tak się nie dzieje. I coraz mniej osób uznaje istnienie Boga. Wydaje się subtelnie jakoś z tego tekstu wynikać, że papież w tej kwestii jest raczej woluntarystą i w jakimś sensie bliski jest tutaj już nie duchowi Tomasza, chociaż nie wiem, czy tutaj Tomasz może też był woluntarystą, ale pierwsze skojarzenia, jakie mi przychodzą na myśl, to skojarzenia z myśleniem w stylu augustiańsko-kartezjańskim, że błąd jako... Jeżeli rozum może dojść do Boga, to błąd tutaj jawi się jako skutek błędu woli, a nie błędu rozumu. To myślenie jest możliwe dopiero dzięki chrześcijaństwu. Chyba, bo może się tutaj mylę, ale tak jakieś umocnienie czy uwyraźnienie roli woli, roli woli w poznaniu i w działaniu jest. Jest szczególnie właśnie dzięki chrześcijaństwu jakoś możliwe. Czy chrześcijaństwo ten proces jakoś czy umożliwiło, czy może przyspieszyło i nadało kierunek myśleniu naszemu, aby nawet w myśleniu rolę woli uwypuklać. Bożą chwałą jest tajić, a chwałą królów jest badać, a więc prawda jawi się również nie jako coś, co się jawi, ale również jako coś, co jest tajne. I to zwłaszcza są prawdy dotyczące objawienia, ale również prawdy dotyczące Boga. To znaczy, wydaje się, że chyba nie chce ani Księga Mądrości, ani Święty Paweł, bo jeszcze przytoczę Świętego Pawła. Poprzez Księgę Natury Bóg objawiony może dawać wyobrażenie o swojej potędze i boskości. To właściwie chyba nie przytoczyłem Świętego Pawła, ale ogólnie chodzi, że dawać wyobrażenie, a koniecznie skłaniać nas do jakiegoś wniosku, to jest coś innego. I rzeczywiście coraz lepiej poznając świat fizyczny, coraz lepiej też
Coraz bardziej się też zmienia nasza idea Boga jako kogoś potężnego i wspaniałego i rzeczywiście boskiego. Coraz lepiej widzimy tą złożoność. Jeśli ludzkie wspólne działania na polu kulturowym, filozoficznym i naukowym dają takie złożone rezultaty i pokazują świat jako coś tak potężnego, to jak potężny musi być Bóg. I rzeczywiście może to skłaniać do uznania, że Bóg jest kimś istniejącym. Natomiast na ile może to skłaniać do uznania istnienia Boga, to jest kwestia otwarta. I nadal dla mnie to pozostaje pewną nierozwiązalną zagadką. Poczekajcie, napiję się wody, bo mi zaschło w gardle. Dobra. Okej, to co papież szczególnie wskazuje jako trudne i pokazując całą tą całą tą radość filozofii i tą potęgę ludzkiego umysłu, wskazuje również na rzeczy, o które rozum się rozbija. I to bardzo fajnie ustawia napięcie między waloryzacją rozumu, zwłaszcza taką, która w scholastyce zachodniej była bardzo wyraźna, a jakąś taką pokorą, która wręcz prowadzić może do fideizmu, która może się łączyć z pewnym sceptycyzmem, który to nurt również widoczny jest w myśleniu chrześcijańskim. Papież to napięcie ustanawia mniej więcej tak, że nie mniej więcej, tylko pokazuje krzyż Jezusa jako to miejsce spotkania wiary i wiedzy, wskazując na słowa świętego Pawła, który ukazuje nam właśnie to napięcie między mądrością tego świata, która nie chce uznawać na przykład zmartwychwstania ciała, która krzyż uznaje za szaleństwo, za zgorszenie, a słowem mądrości, które zawarte jest w Jezusie Chrystusie i które widoczne jest na krzyżu. Ta mądrość dostępna jest dla prostaczków, którzy zawierzą jej, a może okazać się niedostępna dla filozofów, którzy ufają tylko własnemu rozumowi. I tu jest pewne dla nas filozofów miejsce, w którym musimy skłonić pokornie głowy i powiedzieć, no cóż, to nie jest miejsce dla mnie. Krzyż Chrystusa to jest to miejsce, w którym odpowiedź uzyskujemy na pytanie o sens, pytanie o sens śmierci, o sens cierpienia, o sens życia. I tu rozum jest bezradny, bo nie wie jak ze śmierci i z tego całego zła rodzi się miłość. I miłość, która jest odpowiedzią na ludzkie poszukiwania. Zresztą a propos ludzkich poszukiwań, papież bardzo fajnie pokazuje, że oprócz pragnienia prawdy, co chyba jest bardzo oczywiste, że pragniemy tej prawdy, jest również pragnienie Boga. To jest też kwestia, którą trudno uznać, jeżeli jest się człowiekiem niewierzącym, dlatego, bo się nie uznaje istnienia Boga. Natomiast jak można to znowu zinterpretować tak, aby prawda ta dotyczyła nas wszystkich, bez względu na naszą wiarę? Myślę, że tutaj pomocne może być odwołanie się do Góry Błogosławieństw,
Błogosławieni, czyli szczęśliwi i miłosierni, błogosławieni, którzy szukają sprawiedliwości, błogosławieni cisi, czy też błogosławieni łagodni. Myślę, że te wszystkie przymioty, czy to wszystko sobie bardzo cenimy i chcemy, aby na świecie zapanował pokój, miłosierdzie, sprawiedliwość, aby ludzie byli wobec siebie łagodni i dobrze, życzliwie z sobą postępowali, aby sobie pomagali. I myślę, że tutaj zawiera się to pragnienie Boga, a jednocześnie odpowiedź Chrystusa, który mówi, że pragnienie to spełnić możemy poprzez wypełnianie Bożych przykazań, czyli przebóstwianie samego siebie, poprzez stawanie się do Boga podobnym. I w ten sposób je ziścimy, a nie przez jakieś tam, powiedzmy, protesty, że my chcemy sprawiedliwości, my chcemy tego, tamtego. Chcesz dobra na świecie, to sam stawaj się dobry. I tutaj jest chyba to pragnienie Boga. Boga, który jest źródłem i który jest samą sprawiedliwością, miłosierdziem, miłością, dobrem, pokojem i łagodnością. I to pragnienie prawdy i pragnienie Boga w wizji papieża zdają się iść razem. Pragnienie Boga wskazuje na, to znaczy pragnienie prawdy wskazuje na źródło tej prawdy, którym jest Bóg. I teraz tak, bo możemy sobie pomyśleć, co ma prawda do Boga. Jeśli Bóg nie istnieje, to pragnienie prawdy nie jest pragnieniem Boga. Ponieważ pragnąc prawdę, pragniemy również tego, aby dowiedzieć się, że Bóg, albo utwierdzić się w tym, że Bóg nie istnieje. Natomiast pragnienie prawdy, jeżeli Bóg istnieje, jest pragnieniem Boga, przynajmniej pragnieniem tego, aby dowiedzieć się, że Bóg istnieje, a w dziedzinie życia, w dziedzinie postępowania praktycznego jest również, jak to pokazuje góra błogosławieństw, pragnieniem tego, aby w swoim życiu doświadczyć Boga. I papież również zarówno w sferze teoretycznej, jak i praktycznej poszukiwania ludzkiego serca waloryzuje. I również poszukiwania etyczne, poszukiwania istotne w filozofii, bo filozofia to nie jest tylko poszukiwania teoretycznej prawdy i czegoś, co możemy kontemplować, ale również prawdy w życiu społecznym, w życiu politycznym, w życiu przede wszystkim jednostki, czyli prawdy etycznej. I prawda ta wyraża się w zdaniu, jaki jest w zdaniach, jaki jest sens ludzkiego życia, dokąd zmierzam, a przede wszystkim wyraża się w pytaniu, co jest dobre. I teraz wydaje się, że Bóg i to, co jest oferowane, przynajmniej tak jest to referowane w encyklice, mniej więcej tak to jest pokazane w encyklice Fides et Ratio, że Bóg jest odpowiedzią na pytanie, co jest dobre, i postępowanie zgodne z wolą Boga jest również odpowiedzią na pytanie, co jest dobre. Fajnie jeszcze to, co u papieża zauważyłem, to pokazuje śmierć Sokratesa również jako To, co na początku mówiłem, to że w filozofii następuje profesjonalizacja. Profesjonalizacja właśnie tej filozofii. I teraz tak. Odsyłam znowu, bo ostatnio oglądałem sporo tych wywiady z nestorami filozofii polskiej i tam jest wywiad Juliusza Domańskiego, który prowadził równolegle do francuskiego filozofa Pierre Hadot badania dotyczące tego, jak w filozofii, bo są dwa rdzenie filozofii, filozofia kontemplacyjna i teoretyczna, a także filozofia jako sposób życia. I jak filozofia jako ćwiczenie duchowe, czy jako sposób życia się w kulturze uobecniała.
czy się uobecniała, czy jest składnikiem filozofii koniecznym. Ja tych badań osobiście nie znam, natomiast jeżeli interesujecie się, to zachęcam. Być może kiedyś też do nich zerknę. Natomiast to, co chcę tutaj powiedzieć tylko, to to, że wydaje się, że śmierć Sokratesa świetnie się wpisuje w ten aspekt zapomniany filozofii, ten nieprofesjonalny aspekt filozofii, filozofii jako czegoś, co obejmuje całość życia i co skłania do zmiany postępowania w życiu jednostkowym. I Sokrates wydaje się być filozofem, który poprzez rozum kontemplacyjny dochodzi do prawd, które wyzwalają go z takiego podejścia do śmierci jako czegoś, czego należy się lękać. Ten Sokrates, którego znamy z tego, jak nam go zreferował inny wielki filozof, Platon. I teraz na końcu przedstawię wam pewien smakołyk, który uważam za niesamowicie inspirujący dla każdego filozofa. Tak więc to, co... bardzo fajnie przedstawiona jest tutaj wizja, taka syntetyczna wizja relacji między wiarą i wiedzą. I to też, co bardzo dobrze znamy i co nawet biologizujący, czy tam psychologizujący filozofowie, czy też naukowcy próbują nam pokazać, mianowicie nieodłączny składnik wiary i wierzeń dla ludzkiego życia. I to, co osobiście u siebie zauważam, to to, że postępuję zgodnie z pewną wiarą, która każe mi przewidywać pewne rzeczy. Na przykład idąc do punktu X przewiduję, że dojdę do tego punktu, że się ziemia nie zapadnie i że na przykład uzyskam to, co chcę uzyskać, idąc do tego punktu. Tak, i to, co jeszcze papież pokazuje, inny pewien składnik, to to, że nasza wiedza i wiara, nawet w takim potocznym, nawet w takim niereligijnym, niekonotująca wiara religijnie, czyli wiara sekularna, ta wiara i wiedza zdają się być nieodłączne. Znaczy tak, mamy pewien, spotykamy, żyjemy w pewnej kulturze i w tej kulturze wchłaniamy pewne prawdy, nawet nieświadomie. Prawdy, które nasza ojczyzna nam każe nam przyjąć. Prawdy od rodziców, prawdy od wychowawców, od rówieśników, różne prawdy kulturowe. My je wchłaniamy i dzieje się to dlatego, bo zawierzamy osobom, które... Bo każda prawda jest prawdą osobową. To znaczy prawda jest relacją między umysłem a tym, co jest poznawane. A umysł należy do osoby. Czyli prawda, którą w tym przypadku prawda jest również relacją między osobą a osobą, że tak to ujmę. I prawda przede wszystkim ma wymiar międzyosobowy. Bardzo mało jest prawd w naszym życiu, co również jeden z moich ulubionych filozofów David Hume pokazuje, że jest mało prawd w naszym życiu, o których przekonujemy się w sposób taki dosłowny, że nasze doświadczenie jest bardzo ubogie i tak naprawdę wspieramy się doświadczeniem międzyosobowym i do prawdy dochodzimy w relacji i poznając pewną prawdę zawierzamy. Jednocześnie ta prawda ma w sobie pewną niedoskonałość i domaga się dopełnienia poprzez pewne sprawdzenie, poprzez przekonanie się na własne oczy, że ta prawda, że jest taka tak. I powstaje pewne napięcie, bo z jednej strony człowiek chce wypełnić swoje życie prawdami, którym nie musi zawierzać, a które może uznać z pierwszej ręki, bez świadectwa, a z drugiej strony
życie bez tych prawd byłoby bardzo ubogie, bez prawd, które my musimy zawierzać. Nawet nauka, nawet to są prawdy, którym jednak musimy zawierzać, bo musimy wierzyć w to, że metody, które stosują naukowcy w danej dziedzinie, są dobrymi metodami i że to, co zostało tam stwierdzone, rzeczywiście zostało stwierdzone, a więc bardzo no, świetnie ukazany został ten relacyjny aspekt prawdy i że poznając prawdę wchodzimy w kontakty, w relacje z osobami. I na końcu tej części, którą chcę omówić, męczennicy są podani jako przykład dopełnienia tego zawierzenia. A osoba Jezusa Chrystusa jako osoba najbardziej godna zaufania. Męczennik sam staje się świadkiem i pewnym autorytetem, któremu możemy zawierzyć. Ale to dzięki temu, że on sam zawierzył, czego dowodem jest to, i tutaj trudno się z tym nie zgodzić, czego dowodem jest to, że oddał życie, że się poświęcił. Czy my jesteśmy gotowi do takiego zawierzenia komukolwiek? Ja myślę, że nie, że jednak w naszym myśleniu jest pewien rodzaj nieufności. Co zwłaszcza nurty sceptyczne czy nurty krytyczne jakoś uwypuklają. Ale no właśnie pewna nadmierna też taka nieufność może sprawiać, że wiedza nasza staje się bardzo uboga. Więc no, ten napięcie jakoś pozostaje i warto zdawać sobie z tego sprawę, że my jako ludzie i jako filozofowie jesteśmy temu napięciu jakoś poddani. Dobra, myślę, że będę powoli zmierzał ku końcowi. To była pierwsza część metafilozofii dotyczącej encykliki Fides et Ratio. I kolejna część. Kurczę, strasznie długo mi to zajęło. Będę starał się trochę skracać, bo można gadać bez końca. A jednak myślę, że warto i będę się starał później już uskuteczniać powoli filmiki treściwe, lecz krótkie. I okazuje się, że mówienie o różnych trudnych i głębokich tekstach zajmuje dużo czasu, nawet jeśli okazuje się, że nie robię to z pełną głębokością, bo wiem, że można o jednej encyklice napisać całą książkę, a ja tutaj tylko nagrałem i tak w sumie długi odcinek vloga. Więc jeżeli ktoś, znaczy fajnie, jeśli ktoś wytrwał i dziękuję za to. I jeżeli ktoś wytrwał, to no miło, bo to znaczy, że jesteś słuchaczem. Wystarczy mi tak naprawdę jeden słuchacz, byle był słuchaczem uważnym. Nie liczy się popularność. Liczy się tylko to, żebyście słuchali, abyśmy byli w kontakcie, który może się dzięki YouTube'owi nawiązać. Więc jeśli dotrwałeś do końca, to fajnie. I po raz kolejny zachęcam do subskrypcji kanału, lajkowania, szerowania i tak dalej. Dzięki, cześć.